is Creed. You're not the talkative type, are you, young man? Siema, John! Oh yeah! Ukradnij napój? Czemu nie? Co tu mamy? Uuu! Dobra, daj spokój! No chyba nie jestem! Ludzie i tak nie słuchają! 2 hours and you barely said a word. Feel free to appreciate it. Sprawdzam, co tutaj masz w swoim domku. Oh there, young bud. No one touches Big John's radio but Big John. Dobra, Big John, wychilluj troszeczkę, jest pewien chill. Ale bogaci to jesteśmy. Well, it started for a good reason. But now, I'm afraid things are getting too radical. What do you think? Powinniście częściej atakować, a co tam? You'd get along well with a guy, I know. On jest z brygady chyba z tego co kojarzymy. Uuu, kosteczki. Dobra, wyjrzyjmy na zewnątrz. O bogowie, jaki piękny majestatyczny widok roślin. O bogowie, jakie piękne drzewka i trawka. Jedziemy sobie. Tak, jadę stopem, ja wiem o tym, że jadę stopem. On chyba jest i przywódcą. No mi się wydaje, że może mieć, nie wiem czy jest przywódcą, ale jest w brygadzie w każdym razie. Tak podejrzewam, patrząc na inne postacie. Papa Bear, got your ears on? Over. Ooo. Ooh, that's Mama Bear, young wolf. We got a CB type thing going on. I've never actually met her, but I think I'm in love. A, brzmi to jak dobry żarcik. Tata i miś i mama miś? We got CB nicknames for one another. I'm her papa, she's my mama. I want to ask her out, but I've been out of the game too long. Can you help? Thanks, kid. All right, I'm going in. Trzech nagrody nie miałem zdobyć, zdobyłem! How's my CB crush doing today? I potem te trzy nagrody zostały wymienione na jedną dużą i nie wiedziałem, co mam z nią zrobić dalej. Well, if you say so. I'm all right. Oh, but my boss is writing me about this illegal transmitter. Nielegalny nadajnik? Beats me, kid. Guess the brigade's got a secret radio station? Honestly, I'm starting to think a ghost is moving it. Speaking of transporting, what are you hauling today, Papa? Something just as intriguing. Pineapples. Young bud, it's going well. I'm gonna ask her out. Any advice? Mama Bear, aren't you getting tired of talking like this? Oh, you don't want to talk anymore, Papa? No, no. What I mean is, we should meet in person. Look, we got a nice CB thing going on, but I got to meet you, Mama. Oh, I don't know, Papa Bear. What we have is nice. Co? But maybe it is. No właśnie, czas się najwyższy spotkać. Ile można się nie spotykać? No, dobrze ci idzie. You're not messing with me, are you? No. Name the time and place. I'll be there. Oh yeah! Ale żeśmy pogadane zrobili. O bogowie! Co się dzieje? Co to było? Co, piraci drogowi? You know how to handle a nail gun? Aj, to bez. These little guys think they're gonna get my pineapples. Ha! Can't legally carry a gun, so you'll have to shoot them with nails. Dobra, niechaj tak będzie. To jest pod prezentem. That's nothing. Weźmy.
Weźmy. Weźmy. Dobra, cicho! Oh yeah! Gincie od gwoździ moich! Kurwa, musimy im przedziurawić te, kurwa! Papa Bear, you think of a time and place? Youngblood! Think Mama Bear likes seafood? Ta, na pewno! Wszyscy je lubią! Dobra, jedzie, kurwa, gangster! Papa Bear? I'm here, darling! You like gumbo? Damn! They're back! Dobra, mam wszystko pod kontrolą! Show no mercy! Chociaż nie wiem, bo kurwa strasznie trzęsie! Strzelam w oponę, kurwa, i nie mogę trafić! Kurwa, nie mogę trafić, wjebaną oponę, trafiłem! Woohoo! What road are you on, Papa Bear? We got a call. There's a shootout on Route 220. Oh, really? Get him off Buckeyster, young blood! Spokojnie, zajmę się tym, kurwa! Panuję, kurwa, nad jebaną sytuacją! I ciężko, kurwa, to zrobić, kiedy oni jadą z taką, kurwa, jebaną prędkością! Gwoździarka nie jest najlepsza. Kurwa, co oni zrobili? My, kurwa! Ale żeśmy ich dojebali. Oh yeah! Way to go, young blood! You're a cold blood. Tak jestem. Papa Bear, I gotta run. Looking forward to our date. Me too, mama. Hey, that's our little secret, all right? Young blood, gonna have to drop you soon. But it's been a blast. Dziękuję ci, Coldplay, za subskrypcję Amazon Prime! Dziękuję ci. W ogóle byczki, jak głośność gry? Czy granie jest za głośno, czy jest za cicho, czy jest w sam raz? GTS nie ma sprawy, dzięki za podłuskie. Powiedzenia z mamą misiem. Ja też mam, dzięki John. To była niezła przygoda. A to byli ci sami bandyci? Chyba nie, to inni byli. No i wracamy do przejścia granicznego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ogólnie rzecz biorąc, sytuacja wygląda tak, że tutaj z tym przejściem granicznym to za każdym razem zostawiamy hajs dla następnego podróżnika. Z tym, że za każdym razem przychodzę tutaj jak jakiś jebany milioner. No. Przepraszam państwa, ale to po co zostawiać mam tam hajs, jak za każdym razem, kiedy zjawiam się w tym miejscu, to jestem kurwa jebanym milionerem, który ma tak dużo pieniędzy, że... No bogowie, jest jakiś strażnik, tego nie by... To jakaś nowość jest. O nie. Zobacz, o co chodzi. Tak. Niedobrze. Patrolują teren. Tędy nie przedostaniemy się. Musimy znaleźć inną drogę. Tędy się nie przedostaniemy. Dobra. Musimy znaleźć jakąś inną drogę, bo tędy nie przejdziemy. Prawdopodobnie będziemy musieli przejść przez góry śmierci. Albo nie wymyślić jeszcze coś innego. Na przykład tutaj, tą mroczną drogą przez las. Wydaje się mega niebezpieczne, ale z drugiej strony, co mamy do stracenia? Legenda o Johnie, starym AB'ego, dokładnie.
Będzie jakiś odcinek z fasmofobii, z tej nudnej gry, gdzie się robi ciągle to samo? Nie, raczej nie. Nuda taka, że ja pierdolę. No nic się nie cofy. Zasypiać, zasnąć można, zanim ten duch cię zaatakuje. Raczej nie, już mi się znudziła gra. O, zobaczcie za to na to, jakaś rura ekspres. Zjeść po linie? O bogowie. O bogowie. Co ona chce zrobić? Sprawdźmy to. Oh yeah! Pełna adrenalina! Woohoo! I umarliśmy. Ja pierdolę, ale się najebałem. No, napuśćmy jakąś dobrą nutkę, bo się rozjuszyłem. Dubstep, znaczy cyberpunk. Dobra, poszło, wystarczy tego słuchania. Idziemy na granicę. Tymczasem DBD? Nie no, DBD jest kozacki, co wy gadacie? Ale też muszę zrobić sobie małą przerwę, bo ile można, co nie? Ufaj tylko sobie, tym razem napiszemy może. No. Dobra, trzeba napisać parę ważnych tekstów, dobra. Zobaczmy, czy tym razem nam zajebali hajsy, czy faktycznie tu są pieniądze. Co tym razem? Do osoby, która zostawiła tu pieniądze. Wielu ludziom opowiadało mi o tym kamieniu. A, dobra, to kojarzymy. Ja nie wiem, kurwa, za każdym... Ja komu, kurwa, zostałem te pieniądze? Jakimś randomowym przybłędom. No, kurwa, za każdym jebanym razem zostawiam tu pieniądze. Za każdym jebanym razem to się podpierdala. Dobra, $40 zostawiamy i nie więcej. Jebać. Co nie? Mamy $112. Tym razem uciekniemy jak milionerzy, a nie jak biedaki. No. Nie będziemy na biedaka przecież teraz uciekać z kraju. $40 zostawię, kurwa, za każdym jebanym razem ktoś ten hajs podpierdala. Jeszcze nie było sytuacji, żebym tu przyszedł i hajs był. A gram już trzecią osobą. A, góra przeznaczenia. Legendo o tym miejscu słyszałem. Dobra, na pewno wiemy, że sposób, żeby schować się pod ciężarówką, nie jest najmądrzejszym sposobem. Mega dużo jebania się i jak masz pecha, to masz pecha. Snacks and drinks? Ta, dawaj jedzenie. Doskonale. Kid, you gotta show more discretion. There are guards here who like nothing more than to arrest us. Can we trust you? Okay. You could try to convince a guard to let you enlist. You seem smart. Just follow the line of trucks to the gate. I hope you find your freedom, kid. We'll be rooting for you. Mówi, żeby przekonać strażnika? Nie głupie. A tu pewnie jest jakaś droga przez... też przez góry, co nie? Tak obstawiam. No, bo jesteśmy raz przez góry śmierci szliśmy za pierwszym razem. A to kto to jest, kurwa? Ja zabieram go. Wow. Hold up there, kid. Not unless I let you. Maybe I won't. And why should I? Give me a good reason. Should have said so. Talk to my boss at the camp's entrance. She can hook you up if you got the dough. Jeśli mam forsę, okej. No, dobra. O, tutaj jest szefowa. A, to jakiś obóz mamy. Poczekajcie, zobaczę, co tu jeszcze jest. A widzicie, tu jeszcze jest jakaś alternatywna droga. Hey, see that door back there? No, widzę. Some kids say it leads to an abandoned tunnel. It's rumored you can cross by using it. But maybe it's just a trap. Something Tyrak uses to lure teens to their death. If the shoe fits. Czy
Czyli krótko mówiąc, można się przedostać przez opuszczone tunele jeszcze. Ale dobra, pogadajmy w ogóle z tą laską. Maybe I can help with that. The important word being maybe. Fine. But this is against my better judgment. Just don't slow me down. Tylko tyle, jednak nie musiałem płacić, tak na to jakiś banał jest. $100 mam przy sobie, myślałem, że będę musiał zapłacić jej porządną łapówkę, a tu myk, umiejętność przekonywania, król jakiś. Naprawdę? Kurwa, jaki banał. Równie dobrze mogliśmy strażnika przekupić, który był przy tym, przy wejściu pewnie. Mam 100 jebanych dolarów, jestem jebanym milionerem. A, dobra, czyli teraz też bym płacił. This is a business. You don't pay, I don't. Kurwa, to tak się chcesz ten? Dobra, masz kurwa jebane pieniądze. No, jednak kurwa. A ty inaczej pewnie bym mnie wystawiła. Ale dobra, no my mamy, mieliśmy pieniądze, więc możemy jej dać $50, niech będzie. Czyli sekretne przejście. O kurwa! O nie, to nie topesz. I tried to cross. I guess my night vision is non-existent. I have some money. Can I walk with you? I'll need more than that, kid. Dobra, kurwa, masz, biedaku. Come on, both of you. Kurwa, mam nadzieję, że oddzięczysz mi się za to, że za ciebie zapłaciłem, biedaku. Dobra, legendarna droga przez las. Nie, jednak nie jest opcja za darmo, ale jestem milionerem, więc puch, wiecie, chill pełen. Hold up. That light ahead should be the guard I know. Stay here. Dobra, młody, mały kurwiu, jak coś odjebiesz, to cię jebnę, dobra? No, zachowaj spokój. Przestań tak dziwnie trzymać to światełko. Co jest? It is him. But since there are two of you, he'll want more. I know it. Dobra, trzymaj, kurwa. I'll call you down when the deal is done. Kurde, myk, myk, milioner, kurwa, z ulicy. Tak to się robi. Ile ja już pieniędzy wydałem? No te dolary, nie spodziewałem się, że będzie aż tyle kosztować, bo tak zostawiłem $40 pod kamieniem. Zostało mi $17. Dobra, kurwa, mam nadzieję, że to ostatnie koszty, jakie tu poniosę. Słyszysz, młody? Niczego się nie boję. No, jasne, widać po twojej mordzie. No. All good, you can come down. Dobra, kurwa. I got two kids here. Let them cross. Come on, this way. Oh yeah. Almost there. I can't believe we're gonna make it. Czy na pewno się uda? Ja już pieniędzy nie mam ogólnie. Dobra, jest i mur. Mur graniczny. You kidding? That's what you paid for. I to w chuj pieniędzy, ale kto bogatemu zabroni w sumie? O kurwa! O kurwa! O nie! Tu psiarnia! Dzięki! Dobra, wypierdalam stąd! Frajerze! Haha, warto było! Żegnaj! Dobra, warto było wziąć jednak młodzika. Freedom. Łatwo. Może i zginęło parę osób, ale zapłaciłem sobie za tą wolność. Zapłaciłem mu $10 za to, żeby mógł zginąć za mnie. Więc, jakby nie patrzeć, cena była godna. S. And their journeys have only just begun. Oh yeah! Trzecia postać perfekcyjnie przeprowadzona przez granicę. Hu! Mózg rozjebany, wystarczy mieć kupa hajsu i kurwa nie wszystko ci musi się udać, co nie? Ale było ostra akcja już pod koniec, już myślałem, że kurwa będzie koniec. No a tu widzicie, ty osoby raptem zginęły i sru! Przeprowadzonko.
Ogólnie tak naprawdę jakbyśmy mieli wysoką kondycję, to wszystkich idzie przeprowadzić przez góry śmierci, na dobrą sprawę. Tak mi się wydaje. Bo pierwsza osoba przeszła przez góry śmierci, bo miała zajebistą kondycję. I wydaje mi się, że tak naprawdę jeśli idziemy gościem, który ma dużą, mocną kondycję, to każdą osobę z mocną kondycją idzie przeprowadzić przez górę śmierci. Tak mi się po prostu wydaje. No, ale no co, klasa.